Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie już w 7 odcinku z cyklu Let's Play po polsku, czyli zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Tutaj Nathan Shatam, wita się z wami serdecznie. I dzisiaj co? Dziś chciałem wam powiedzieć, właściwie nie powiedzieć, kurwa, jak zwykle się wysłowić nie mogę, przepraszam za moje błędy w prawidłowym wypowiadaniu się. Powiedzmy sobie tak. Dzisiaj zapraszam was na wykonanie pierwszych wyścigów od Taza, którym jest 14 kierowcą z czarnej listy. Właśnie w związku z tym przejdę do jego ekranu. Dobrze. Do wyboru mamy ponownie imprezy wyścigowe, kamienie milowe, notowania. Co się zmienia w imprezach wyścigowych? Mianowicie to, że mamy dostęp do eliminacji. A zapomniałem, przecież one były już we wcześniejszym odcinku. To chyba sprint. Sprintu wam nie wytłumaczyłem. Sprint? Nie, sprint też był. Cholera, przepraszam. Moja pamięć mnie zawodzi. Dobra, wiem czego nie było. Tego wyścigu nie było. Próba czasowa. Jeden z moich ulubionych trybów wyścigowych w całej grze. Jest to konkurencja, która polega na tym, że musimy dojechać z punktu A do punktu B, przejeżdżając przez dane bramki w wyznaczonym czasie. Czas jest ograniczony i aby nie skończył się, musimy przejechać przez poszczególne punkty, czyli można powiedzieć bramki, które dodadzą nam pewną ilość czasu, dzięki której będziemy w stanie ukończyć wyścig. Bardzo ciekawy tryb wyścigu, jeden z moich ulubionych, jak już wcześniej powiedziałem, tak samo jak sprint. Ale dzisiaj chciałem was zaprosić na tor, który będzie naszym pierwszym wyścigiem. Zatem zapraszam was serdecznie i do zobaczenia na torze. Dobra, witam serdecznie w pierwszym wyścigu. Dzisiaj to będzie tor. Tak naprawdę to jest moje drugie podejście, bo przez tych pierdolonych kierowców wszystko spieprzyłem! Sorry, że się wycieram, ale po prostu jestem wkręcony. Posłuchałem sobie dzisiaj Slipknota, jednego z moich ulubionych zespołów, należącego personalnie do mojej ulubionej wielkiej czwórki. Mówiłem, poza Slipknotem słucham jeszcze Iron Maiden, Slayera i Fear Factory. Serdecznie polecam te zespoły dla każdego fana metalu. I posłuchałem sobie takie utwory pochodzące przede wszystkim z płyty Iowa. Takich utworów jak People Call Shit i I'm Hated. Najlepsze utwory, jakie słyszałem. Takie agresywne, dzięki nim no, mogę się wyładować. Nieważne, czy jestem w szkole, czy w domu. No, chociaż w domu to nie bardzo, bo znając moją matkę, to by powiedziała: zamknij ten ryj. Nie no, bez przesady. Ucisz się, bo jesteś za głośny. To już łagodniej brzmi, prawda? Dobra. Myślę, że jest teraz i tak fajnie. Nagrywam let's playa, jadę samochodem. Mam nadzieję, że tego nie spierniczę, jak poprzednim razem. Tak jak powiedziałem, już drugie podejście do tego wyścigu. Nie wiem, jak to mogłem zawalić, ale przez tych pieprzonych kierowców zwalniają, blokują, pchają się, no, prowadzą skandalicznie. Ale powracając do tematu, jadę, nagrywam i przy okazji słucham muzy z mojego odtwarzacza stojącego na stoliku nocnym obok łóżka. Trochę dziwne położenie, prawda? I czego słucham? Akurat teraz gra drugi utwór z płyty Perpetual Desolation autorstwa zespołu The Sins of My Beloved, czyli zespołu grającego mieszankę gotyckiego metalu z doom metalu. Bardzo fajny zespół, polecam serdecznie. Nawet jeśli ktoś za gotyckim metalem nie przepada, właśnie teraz gra jeden z moich ulubionych utworów tego zespołu pod tytułem Forever. Aha, i przyszło mi na myśl również, żeby do prawie, mówię prawie, każdego odcinka let's playa, czy to z Most Wanted, czy z GTA 3, dodawać polecane utwory metalowe. Chociaż nie zawsze muszą to być metalowe, może być to na przykład reggae. I pierwszy utwór, który bym polecił, ale polecę wam do... Albo nie, nie będę teraz zdradzał. Polecę wam go w przyszłym odcinku, kiedy skończymy wyścigi, bowiem myślę, że to będzie pierwszy wyścig. Pierwszy odcinek wyścigów. Dobra, trzecie okrążenie. Fuck! Nie, ja tego nie mogę spierdolić. Fuck yeah, baby.
dobra, użyjemy nitro. Aha, nie powiedziałem wam, jakie zmiany zaszły pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem. Otóż ulepszyłem sobie samochód najlepiej jak się dało, czyli na pierwsze poziomy, na przykład układu prowadzenia, opon, silnika, dodałem nawet nitro. Czego nie było w poprzednim odcinku. Nie. Fuck you! Dobra, chyba go trochę spowolniłem. Chyba da radę. Ach, chyba wygra, mam nadzieję. Jak tego nie spierdolę, to wygra. Przepraszam za moje przeklinanie, ale przez to, że posłuchałem dzisiaj utworu People Equal Shit z Slipknota, no nie mogę. W związku z tym, że mojej mamy nie ma dzisiaj w domu, to mogę sobie czepać łbem, czyli po prostu czuć się jak prawdziwy headbanger. Dobra, ale koniec z tego pierniczenia. Dobra, to był pierwszy wyścig. Udało się. Zarobiliśmy 2000. Jezu, znowu Rocz, daj spokój, chłopie. Nie ma czasu na pieprzenie. No dobra, koniec tego pieprzenia. Będę chciał to sobie zobaczyć, poszukam nowych części. Dobra, ja teraz przechodzę do drugiego wyścigu. Którym tym razem, kurde, nie kamienie milowe. Co ja robię dzisiaj? Jezu, stary, opanuj się. No, sprint. Ten wyścig zamierzam dzisiaj wykonać, także do zobaczenia na sprincie. No i dobra, witam serdecznie w drugim wyścigu od Taza, którym jest sprint. Czeka nas, nie wiem czy daleka, czy krótka droga. W każdym razie, ja nas czekam. No, fuck! Nie było doskonałego startu. Dobra, nitro na full par. I znowu... Jezu, ta gra mi się kojarzy ze Splitsek. No ja pierdolę! Stary! No kurwa, jak oni jeżdżą! Ta gra mi przypomina Split Second. Za każdym wyścigiem oponenci mają lepsze samochody, które niedostępne są w tym poziomie. Co za niesprawiedliwość. Tak samo jak w Split Second. Dzięki za popchnięcie. Trochę dałeś mi prędkości. Trzeba dogonić tego Mustanga. Ja pierniczę! Jeszcze za mną Mitsubishi Eclipse jedzie. No ja! O! Fuck yeah! Albo mam wrażenie, albo te wyścigi mają jakiś ukryty poziom trudności hard. Szybko, bo połowa wyścigu już mija. Dobra, jest! O! Fajnie, fajnie, fajnie! Cieszę się! Jest git! O! Fuck! Nie! Spierdniczaj! Kurwa mać! No przepraszam, ale... To co się tutaj dzieje, to po prostu... masakra! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Fuck yeah, zapierdalamy jak się da. Czemu ja tak dzisiaj przeklinam? Stary, opanuj się. Jak dresiarz. Zachowujesz się kompletnie jak dresiarz. O, ci. Może będzie. Fuck yeah! Tak jest! Udało się! No! Kolejne 2000 zarobiliśmy. Ale to, co się dzieje, to jest po prostu... Przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra. Znowu wiadomość od Rocza! Rocz! Stary! Trust me, they work.
Dobra, dobra, koniec tego pierniczenia. Ja przechodzę do czarnej listy. Dobra, to teraz przechodzimy do drugiego sprintu, ale czy tym razem trzeba będzie uważać, bowiem może ścigać nas policja. Dobra, zapraszam was na sprint. Do zobaczenia. Witam serdecznie w trzecim wyścigu, którym ponownie jest sprint. Jest! Tym razem się udało. Fuck yeah, baby. No ja! Te kontrole jakieś gówniane są w tym moim joypadzie. A, nie skorzystałem ze skrótu. Co za ciota ze mną. Fuck yeah. Też sobie skorzystam ze skrótu. Prawda, że mogę? Proszę. O, chyba się uda. Walną w mur. No prawie. Dalej już nie jest. O, no! Czemu mi ten spowalniacz się wyłącza? Jakiś gówniany ten spowalniacz. To bez jaj. O, i tu trzeba uważać. Ponieważ niby tu jest wolny kant, ale tak naprawdę to jest mur, niewidzialna ściana. Już wolę tak zrobić, jak zrobiłem przed chwilą, chociaż mi się nie udało. Jedziemy, zapierniczamy. Oho, kolejny ostry zakręt. Skorzystam ze spowalniacza. Dobrze, że coś takiego jest. I nitro. Oho, policja może nas ścigać zaraz. Kurwa, tylko nie policja. Jest jeszcze czas. Fuck! Dobra. Trudno. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tą policją. Dlatego pomyślałem sobie, że zrobię tak. Ja zakończę w tej chwili nagrywanie i postaram się zgubić tą policję i powrócimy w i powrócę w następnych wyścigach. Pościgi lepiej zostawić sobie na później, dobrze? Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Także do zobaczenia w następnych wyścigach.